Mamy zadanko od piekielnego szeryfa, stwórz pistolety. Jak widzicie, ja mam już jeden na 3, także sobie sprawdziłem, czy to działa. No i pokażę wam, jak zrobić oczywiście zadanie. Odcinek jest nagrywany na live, także pozdro czat. No i pamiętajcie, widzowie, żeby wziąć oczywiście łanąć subika, łapeczkę w górę, jak wam pomogłem, i kupić karnet w nowym sonie na kodzik SEJKAMSAR. Będę wam mega wdzięczny, szczególnie, że cały nowy son będę również pomagał wam z wyzwaniami. A jak wykonać tego questa? W pierwszym momencie właśnie myśleliśmy, że trzeba kupić właśnie go po prostu jakieś pistolet od pana szeryfa, no ale właśnie nie, chodzi o coś innego. Po prostu musimy sobie wykrafcić itemy, mamy je stworzyć, czyli po prostu użyć tworzenie przedmiotów, czyli tej zakładki. A jakie pistolety możemy sobie wytworzyć? Musimy mieć pistolet i nie może być to raczej pistolet maszynowy. Jak widzicie, ja tutaj mam właśnie wszystkie do testowania. No i możemy sobie zrobić pistolet maszynowy, ale jego raczej nam nie zaliczy. Generalnie chodzi o to, żebyśmy mieli właśnie rewolwer jakiś albo zwykły pistolet. Jak widzicie, maszynowego nie zalicza, także odrzucamy. No i powinien to być właśnie pistolet właśnie z tego stylu, czyli na przykład prowizoryczny rewolwer. I ten pistolet możemy przerobić albo na zwykły rewolwer, albo na przykład na taki inny. No i musimy oczywiście mieć kości albo mechaniczne części. I tutaj, żeby wam zaliczyło, no to musi tu pisać pistolet, czyli ten rodzaj broni. No i po prostu robimy sobie crafting. Tak samo jakbyśmy robili M-kę, czy na przykład pompę. Klikamy stwórz. No i w tym momencie powinno nam właśnie zaliczyć. Proszę bardzo, mamy 2 na 3, jak widzicie. No, czyli ten sposób działa. Zrobimy sobie jeszcze raz ten sam, żeby było, że wszystko legit nie działa. Również sobie go zrobimy z częściami. No i oczywiście mamy tutaj zaliczone 3 na 3 zadanie wykonane. Jak widzicie, mega prosty questik, no i bardzo łatwo można to zadanie sobie zrobić, także polecam. A gdzie najłatwiej je zrobić? No ja tutaj polecam właśnie na jakąś lokację, gdzie macie dużo części albo dużo kości leci. Ja na przykład poleciałem tutaj na Gastonce, no i szukacie po prostu dwóch, trzech pistoletów i zbierać sobie części, jak właśnie z samochodów, albo jakąś inną dużą lokację bierzecie, gdzie również będziecie mieli dużo właśnie części i kości, żeby po prostu wykrafić to. Oczywiście pistolety, obojętne jakie weźmiecie jakości, im oczywiście gorszy pistolet, tym wam taniej wyjdzie crafting, także już sami sobie po prostu musicie je znaleźć. No i to by było tak naprawdę na tyle, także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam pomogłem. Pamiętajcie, subik, łapeczka i oczywiście kodzik SEJKAMSTAR. No i życzę miłego robienia questów, to było na tyle, trzymajcie się, elo!